Hejo, witajcie ludziska, jestem Rowli, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy Fable, zapomniane powieści. Nagrywam ten odcinek, żeby was nie skłamać, z 15 raz, dlatego że miałem pewne problemy techniczne z tą grą, bowiem gra co chwilę mi się zawieszała i zawieszała i zawieszała i zawieszała. Czasami wydygał mi błąd, że sterowniki ekranu przestały działać, ale w końcu rozpracowałem ten problem, no i możemy chyba spokojnie grać. Jesteśmy w Dębowej Dolinie, jakby ktoś nie zauważył. No i mamy teraz zadanie, aby uratować pewną wieżczkę w obozie bandytów, bowiem ona wie, gdzie się znajduje nasza siostra Teresa. Także lecimy do obozu bandytów. Jak widać, mam obsydianowy miecz, który już sobie ulepszyłem. Kupiłem za 3800 sztuk złota. A tutaj w tej skrzyni były buty zabójcy. No i możemy ruszać. Także lecimy. Znaczy, ten odcinek nie nagrywam 15 raz, nagrywam 15 raz nagrywam ten moment właśnie, w którym jestem, bowiem tutaj ten problem się natężał, że tak powiem. Dobra, także wiadomo, co trzeba zrobić, musimy się tutaj skradać. Ja takiego czegoś robić nie będę, po prostu skopię im dupę. Zamknij mordę. No i tak czy siak tam wejdziemy. Kurde, oni padają na ciosa tutaj. Taki zajebisty ten miecz jest. Dobra, chodźcie. Wow. Raczej powinno pójść bez problemu właśnie ta walka. Okej. No i teraz poczekamy sobie, aż ten pasek się załaduje pod minimapą. No i wtedy raczej będziemy mogli przejść. Oczywiście jeszcze będzie kolejna porcja bandytów, ale to już sobie z tym poradzimy. Okej. Tatuaż na opatce z Horion. Dobra, schowamy się tutaj, powiedzmy. Trzeba teraz będzie naprawdę uważać, ponieważ strażnicy mają niesamowity słuch, naprawdę, kurde, lekko się ruszycie, a już tutaj sprawdzają, co się dzieje. Dlatego naprawdę trzeba uważać. Jeszcze jest jeden łysy. No chodź. Grzeczny chłopiec. No ja pie... Ej, udało się! Udało się! Jest! Kurde, ale zapomniałem się skradać i... Ale się udało. Super. Dobra, mamy do czynienia z bandytami. Dobra, daj mi ich tutaj. No i tutaj można powiedzieć, że gra jest na ślepo. Także zaczynamy. Kurde, ci bandyci są już troszkę mocni. Ale wolno wmacham tą bronią, trzeba przyznać. Okej. Okay. Wiecie, co jeszcze zrobię? Czekajcie. Aha, dobra. Mikstury mam na pasku skrótów. Nie, czekajcie, jednak nie. Ekwipunek. Przedmioty, eliksiry. Eliksir zdrowia damy sobie na trójce. No, na trójce. Kurde. Dobra. No i ruszamy. Zabić tego gnoja. Kurde, nie trafiłem. A tak bym mu ładnie łeb odciął. Jebut! Kurde, ja tak mu nie odciąłem łba. Ała, ała, ała! Kurde, zamknij mordy, weź mnie nie bij, kurde, w tyłu. Śmieciu. Pięknie. Leżysz, gnoju, i nie wstawaj. Dobra, zobaczymy, czy... Czekajcie, tu jeszcze jedna... złoto? Jedna złoto. Złoto po prostu. Dobra, tu niczego nie ma. Także możemy luknąć, co się znajduje w tej skrzyni tutaj. Buty bandyty. Okej. Okay. Ruszamy dalej. Jen, ile bandytów, masakra. Wybaczcie mi za takie lagi, znaczy lagi. Nie wiem, czy macie lekkie spadki FPS-ów na nagraniu. Ja tak jakby odczuwam, mimo że mam full FPS-ów, ale odczuwam coś takiego, dziwne. Koszula bandyty. Dobra, chyba wiem, o co chodzi. Będziemy musieli się chyba przebrać za bandytę i się, jakby to powiedzieć, wtopić w tłum.
Także, dobra, lecimy dalej. Okej, leżysz, gnoju. No nie wstawaj, śmieciu! Nienawidzę ciebie, gnoju. Dosyć długa ta lokacja jest, dosyć sporo bandytów, ale spoko, dosyć sporo doświadczenia dostanę za to. Mi to oczywiście, dla mnie to nie problem. Ała. No i super, wszyscy bandyci zostali rozpracowani na tym terenie, dobra. Zobaczymy, co mamy w tej skrzyni. Spodnie bandyty, dobra, został nam jeszcze hełm bandyty. No i na goleniki chyba, tak? Chyba tak. Dobra, czekajcie, zobaczymy, co mamy w tej skrzyni. Złoto, ale jak mam tam dojść? Wytyfy? Chyba się nie da. Dobra, nieważne, lejemy to. Czekajcie, złoto. Kolejne. Spoko. Dobra, lecimy dalej. Czekajcie, uleczę się najlepiej, bo mam mało życia. Najpierw rozpracuję tych bandytów. Gin, gnoju! Super. No nie trafiłem jeszcze, no nie mów. W śmieciu zasrany, gin! Jak mnie ci bandyci wnerwiają! Trzeba się w ogóle nie... bronię. Nie wiem, jakoś w żadnej grze się nie broniłem. Kto oglądał serię TW2, to pewnie wie. Dobra. Dobra, tu niczego nie ma. Szukamy kolejnej skrzynki. O jest, mam. Bandana bandyty. Okej, czy mamy w ogóle komplet? Czekajcie, zabiję tylko tego bandytę. I tych bandytów jeszcze zabiję. O, okej, mamy kolejną i ostatnią skrzynię. Tam powinny być na goleniki, czy tam spodnie. Gincie, gnoje. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Uwaga. Rękawice bandyty, dobra, czyli mamy komplet, więc możemy się już tak naprawdę tutaj przebrać. Strój bandyty, super, załóż. Okej. Całkiem fajnie wyglądam, trzeba przyznać. Fajny ten strój jest. Okej, wy mnie jeszcze tutaj rozpracowaliście, wiecie, kim jestem. Tofu, okej. Chodźcie tutaj do wuja. Jak ci wytrzymali? No co wy chyba, kurwa, ze stali jesteście? Gincie, śmiecie. Dobra, dobranoc. Kolejni bandyci. Ja pierdzielę, ile tutaj jest masakra. Ej, kolejna skrzynia. Ciekawe. Kurde, jeszcze nie trafiłem. Pięknie. Dobra, pięknie. I co my tutaj mamy? Uwaga. Fiolka zmartwychwstania, dobra, niech będzie. Czy mogę tutaj się udać? Czekajcie. One was a gallant knight. His plate armor. Then there was an evil maid. The last was a rogue. Where is the... nie wiem, o co dokładnie ci chodzi. Gadasz jakimiś zagadkami chyba. Dobra, olejemy go i ruszamy do kolejnej lokacji. Czekajcie, uleczymy się najlepiej. Druga mikstura lub też trzecia mikstura w tej lokacji, także słabo, słabo. Strasznie słabo. Obóz dwóch ostrzy. Hello mate, nice bandit gear. This here is Twin Blades. Once you're in for good. So, feel free to get changed when you're in. Another one coming in, Joe. Open the gate. Okej, tak widać, jak widać, wiedzą, że jesteśmy bandytą, no i chyba tutaj nie powinni mnie atakować. Tak, dokładnie. Jakbym zdjął strój, to byłoby o wiele gorzej. Zobaczymy, ile tych bandytów jest. Pewnie dużo w cholerę. Oho! No, trochę sporo ich jest, więc... wątpię, że zdałbym sobie z nimi radę, chociaż...
Nie wiem, dobra, nieważne. Ubijemy sobie interes tutaj, zobaczymy co oni tutaj ciekawego mają. Strój, głowa, mroczny szyszak z kolczugi. Bardzo ciekawy strój. Czekajcie, czy masz tors jakiś ciekawy? Mroczna koszula wieśniaka. To mnie nie interesuje. Mroczny napierśnik ze skóry. Ciekawe, masz człowieku... Mroczna koszula z kolczugi. O, to by było ciekawe. Tylko, że po pierwsze nie mam tyle złota. Więc sobie możemy odpuścić co najwyżej te... te wyposażenie. Kup, przedmioty, eliksiry. Dobra, eliksirów na razie nie chcę, mam sporo, więc na razie mi to niepotrzebne. Kup, broń do walki z warciem. Co ty ciekawego masz? Maczuga obsydianowa, topór obsydianowy, wielka stalowa maczuga. Dobra, to mnie nie interesuje, widać same śmieci macie. Także możemy ruszać dalej do kolejnego ziomka. Po co mam się wynajmować? Dwadzieścia sztuk złota, więc spoko. Dobra, czyli on będzie nam teraz pomagał właśnie chyba w walce. Na to wygląda. Dobra, także zobaczymy. Ale jak będą się walczyć z bandytami, to co, on zaatakuje bandytów? Nie wiem. Okej. Kolejna skrzynia. 500 sztuk złota, super. Złoto jest nam teraz koszmarnie naprawdę potrzebne. Więc spoko. Tu niczego nie było, niestety. I chyba możemy pogadać z tym handlarzem. I haven't seen you. Tell you what, if you can beat me at a game of Guess the Edition, you can have this. Come back and talk to me when you're. O co chodzi? Time to die. Co jest? Czemu nie mogę z tobą pograć? Wypieprzaj. Idź do siebie, tak. Okej. I co mam niby zrobić? Czekajcie, pogadam z tobą. O, fajnie. Nie. Niby, kurde, ale co mam teraz niby zrobić? Czekajcie, tutaj mamy przepustkę. Znaczy, musimy użyć przepustki. Dobra, musimy mieć tu cholerną przepustkę, ale czemu ja z nim zagrać nie mogę? Czemu ja nie mogę pogadać z tym NPC-tem? Dziwna sytuacja. Nie wiem, coś mi tam powiedział niby, ale do końca ciebie nie zrozumiałem. Czekajcie, opcje dźwięku, ustawienie obrazu, mapa. Co musimy zrobić? Status bohatera. Dziennik, właśnie. Przedmioty ma... Misje i gildia. Nie wiem naprawdę, co trzeba zrobić. Czy ma w ogóle z nim pogadać? Nie mogę z tym ziomeczkiem. No. Niby coś mi tam powiedział, ale kurde, nie zrozumiałem go do końca. Znaczy nie zrozumiałem, nie słuchałem go. Dobra, chyba będziemy musieli skorzystać z usług tego pana tutaj. Czekajcie, mogę w ogóle zapisać tutaj grę? Zapisywanie bohatera, nie mogę jednak. 1000 sztuk złota. Excellent choice, Muff. Dobra, wiem, że trochę zjebałem sprawę, ale niech już będzie. 1000 sztuk złota, no drogą nie chodzi, no ale trudno. Lecimy dalej. Kwatery elity dwóch ostrzy. Aha, czyli tutaj będziemy pewnie walczyć już z tym gnojkiem. Zobaczymy. Okej, marchewka i eliksir siły, dobrze przeczytałem. Mogę się kimem? Nie mogę jednak, kurde. Kolejna duża lokacja, co musimy tutaj zrobić? Czekajcie, szukamy sobie dokładnie wszystko. Żeby nie rozwalić tylko tej beczki, bo by to się źle skończyło dla nas.
No rozwal to! Okej, kolejny eliksir. Proszę o złoto. Fiolka zmartwychwstania, to mi się naprawdę nie przyda. Chociaż te fiolki można sprzedać za całkiem niezłą sumkę, powiem wam szczerze. Więc ja to sprzedam, tak czy siak, jak tylko będę w mieście. Umierać nie mam zamiaru, więc spoko. I co tu mogę robić, bić się? Aha, czyli jednak, żeby się bić, to muszę jednak zdobyć doświadczenie, spoko. Pewnie trochę bym zarobił, no ale... Nie mogę, niestety. Czekaj, tam jeszcze nie byłem, chyba... Tutaj? Nie! Na pewno nie! Weź, spieprzaj, stary! Ja już ci naprawdę nie podaruję tego. Wystraciłem 1000 sztuk złota i bardzo żałuję, a ty mi tu jeszcze... Nie, nie ma mowy. Dobra, tu kolejna skrzynia. Spodnie zabójcy, dobra. Super, bardzo się z tego cieszę. Gdzie musimy teraz iść? Czekajcie, tu mnie nie było. Jeszcze. Potrzebujesz klucza, aby otworzyć drzwi w tej... W tej bramie. Tego klucza niestety nie mam, więc tak naprawdę muszę was olać. A z tobą mogę pogadać? Dobra, jebać ciebie. Ruszamy do bramy. Pewnie nie będę mógł wejść, co? Fuck. Tu coś mamy? Czekajcie, aha, tu się lali ci bandyci. The boss told me to look after this area. He's having a party, and that includes not letting anyone through this door, apart from the hot. And that's what I'm gonna do. Oh fucking shit! A gdyby ich wszystkich pozabijał, to co by się stało? Huh? Ciekawe. Co by się stało, gdyby ich zabił? Na pewno by mi nie otworzyli bramy. I co ja bym musiał tutaj zrobić? Kurde, 2000 sztuk złota na pewno nie zapłacę, bo szkoda mi kasy na to. Co możemy zrobić? Czekajcie, połowę sobie ryby tutaj. Zobaczymy, co my złowimy. Tutaj jeszcze nie łowiliśmy, więc spoko. Łapiemy rybkę! Okej, co złapaliśmy? Uwaga, dym 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 dym. Ryba, kurde, myślę, że to będzie jakieś złoto czy coś w tym stylu. A tu takie rozczarowanie. Z kim my musimy pogadać? Z kim my musimy pogadać? Co my musimy zrobić? 2000 sztuk złota na pewno nie zapłacę. Chyba, że mam cię zabić, co? Gnoju. Czekajcie, spróbujemy. Zaryzykuję. Wiem, że tego pożałuję, ale... Ale walić to. Trochę mocny ten ziomek jest. Dobra, klucz do klatki zakładników, dobra. Thank you so much. I thought we were going to die, but we have to leave quickly before the guards notice. O jest, chyba... Nie, dobra. Chyba zginą, co? Dobra, nie chcę mi się na razie was i tak gonić, więc spoko. Aha, otworzyliśmy chyba bramę na górę, co? Czekajcie. Tak, jest, super. Udało się chyba.
To było łatwe, trochę. Także luzik, namiot dwóch ostrzy. I tu pewnie będziemy walczyć z tym ziomkiem, tak? Bo już nie ma żadnego wejścia. Czy przejścia, więc spoko, spoko, spoko. Stand back, lads. Twinblade wants a word with this little hero. O kurde. To musi być coś wielkiego. Dobra, zabijemy ciebie, gnoju. Chodź to, do wuja. O, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Won. O je, no jakie kombosy tutaj dzikie robi. Kurdel. Ale mnie jebnął. Kurde, oni mu pomagają jeszcze. Ja pierdzielę, walka będzie dosyć trudna. Ale jest sposób, żeby go rozwalić. Chyba. Kurde, on to samo robi, ja pierdzielę. Dobra, poczekamy aż wbije te dwa miecze w ziemię. A dopiero potem zaatakujemy. No dalej, atakuj. Tak, dobre, dobre, dobrze, 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 dobrze. Widać, że jesteś słaby jednak. No, dawaj, 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 dawaj. Dobra, przed tym się jednak nie da obronić. Chociaż? Okej. Super, ma już mniej niż połowę życia, więc spoko. On bardzo prosty bosik, więc na luzie da się go zabić. Ale te, tutaj jednak obrażeń mu nie zadajemy. O Jezus, nim nie wbije tych dwóch cholernych mieczy w ziemię. O nie, 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 nie! Aha, czyli po prostu jeden strzał mogę mu tylko zadać, tak? No to wygląda. Ała. No, dawaj, 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 dawaj. Dobrze, ale ty jesteś głupi jednak. Finish it quick then. I'd do the same for you. There you are. What's wrong? Don't you recognize your own sister? Her past once again before her, Teresa's memories returned in a blaze of fire. Oakvale was burning. She watched in silence as the bandits tortured her mother, then turned to her with questions of the missing boy. She answered them only with a stare, and so their leader sliced out her eyes. The raiders took the boy's mother and left Teresa alone in the forest. There she crawled for 3 days, blind and desolate, until she was found by bandits, Twinblade and his men. She began a new life of servitude among their clan. But the bandit king sensed her exceptional strength and power of will and listened. Czy co, bandyci jej pomogli jednak? Those who could never accept this small blind girl standing by their master's side did not last long. When they attacked, she killed them without mercy and without emotion. For this was her place in the world now. I've seen so many things, so much killing, so much dying. No nie widziałaś się, nie dziw, bo jesteś ślepa. In a ring of sand and blood, an arena full of secrets.
And I've seen the choice you'll have to make one day, between the darkness and the light. Teresa! I'm sorry, Twinblade. Your path is alone now. All our paths are. But before I leave, brother, I have a present for you. For all the birthdays I've missed. A power that runs in our family. He finds you when you're sleeping, and when the daylight fades. What are you waiting for? Finish it, or leave me alone. I'm dead anyway. I'm no one's king anymore. Dobra, zostawimy go. Pewnie jakbym go zabił, to byłbym złym, tak? A to wygląda... Dobra, zostawimy go. W spokoju. Ty, zamknąć mordy. Wszyscy. Co my tu mamy? 250 sztuk złota. A tutaj kolejna skrzynia. O, kolejne dwie skrzynie, super. Bardzo mi to cieszy. Fiolka zmartwychwstania, super. A tutaj 500 sztuk złota. Dobra, spoko. Także możemy raczej... A czekajcie, ja mam chyba go zabić, co? Bo tak mi pokazuje przynajmniej minimapa. Dobra, zrobimy to, ludzka. O! Trochę was tu się narobiło. Trochę was się tutaj narobiło. Kurwa, więcej was matka nie miała. Ale padałem przynajmniej na ciosa i to jest ten plus. Ale mi jebnął. Kurde. Shit! Fuck, ty gnój zasrany. Gin, śmieciu. Okej, chyba padł, super. I dobitka. Dobra, nie żyję. Wolałem się jednak upewnić. Zobaczymy, co jeszcze mamy w tym tutaj miejscu. Kolejna skrzynia. Potrzebny jest klucz? Nie, na szczęście nie. Także spoko. Diament. Czy mogę zapisać w ogóle tą grę tutaj, czy nie bardzo? Zapis bohatera nie mogę, pewnie muszę tą misję dokończyć, po prostu. Co ja mam teraz zrobić? To jest dobre pytanie. Chyba się wrócić, co? Do gildii bohaterów. Na to wygląda. Tak, znajdź bandytską wieżkę. Udało się, misja została wykonana. 6000 sztuk złota. Bardzo mnie to cieszy. Pieczęć bandytów. Super, bardzo się z tego cieszę. Ile doświadczenia? 17000 ponad. Zajebiście. Będziemy mogli wszystko ładnie rozdać za chwileczkę. Czy mogę zapisać teraz grę, czy nie bardzo? Zapis świata, super, mogę. Dobra, sobie na czwóreczce napisać, tak. Dobra, rodziska, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Możecie subskrybować, oceniać, komentować mój kanał. A ja się z wami żegnam. W kolejnym odcinku, nie wiem co jeszcze zrobimy, pewnie kolejną misję. Także trzymajcie się, rodziska, cześć.